Wszystkim z tej strony Kate i po krótkiej przerwie witam Was w kolejnej części użerania się z Bachorkiem. <grym> Chociaż no, mam wrażenie, że nasza mała Anika, jeśli dobrze pamiętam jej imię, nie jest taka najgorsza i jakoś całkiem da się z nią użyć, da się ją uczyć, bo pod sam, sam, sam koniec poprzedniego odcinka, już tak dosłownie na tej takiej przeźroczystej, lekko zamazanej planszy. Ona się nauczyła tego leżenia na brzuszku, co teraz widać, że przez sen się kręci po prostu jakby miała owsiki. No, więc y, tak, wracamy do niej, do uczenia jej i nie wiem czy w tym odcinku będziecie się działo coś więcej, chociaż z tego co widziałam, to będzie zimowa fiesta. Więc Okej, okay, zapowiada się taki znowu miły rodzinny czas, ale jeszcze zanim do niego przejdziemy, to standardowo chciałbym Was zaprosić na G2, czyli do partnera kanału. Linki do nich macie w opisie. Zapraszam do nich bardzo serdecznie, żeby sobie poszukać jakichś tańczych gierek. Może coś Wam wpadnie w oko, więc zapraszam. A my. Może dajmy temu Bachorkowi na razie trochę jeszcze pospać? Nie będę jej budzić. Ja w ogóle nie wiedziałam, że jak dzieci się nauczą leżeć na brzuszku, to one później cały czas się tak kręcą przez sen, ale ona jest tak strasznie ruchliwa, chociaż może to wynika z jej jakiegoś charakteru. No ona jest rozpromieniona. Są rozchichotani, pełni uśmiechu i lubią interakcję z innymi, ale wymagają więcej uwagi. Y to nie znaczy, że jest jakoś bardzo ruchliwa, więc ciekawe. Może po prostu wszystkie małe dzieci tak mają. Yy, dobra, wysyłamy w pojedynkę. Niech se idą. Chociaż co prawda miałam to sprawdzić, jak to będzie działać. Ale może nie w tym odcinku. Dobra, to one obie idą do pracy. Yy, ale w środę chyba nie pójdą, bo jest ta zimowa fiesta. Dobrze widziałam? Tak. Jest zimowa fiesta, więc tu pewnie będzie wolne. A tutaj w ogóle... One już będzie mieć urodziny?! Co? O Boże! To w tym czasie, kiedy ich nie będzie, to fajnie było, gdyby ktoś inny się nią zajął. O nie, ale to już. O kurde, no dobra. No to fajnie by było pocisnąć szybko te dni, żeby zrobić jej urodziny, może jeszcze w tym odcinku? Kurde, nie wiem. Bo z jednej strony chciałabym już mieć jej urodziny, z drugiej strony chciałabym jak najwięcej jej nauczyć przed tymi urodzinami. Yy, więc yy, zobaczymy, bo może dopiero pod koniec tego czwartku bym mi te urodziny robiła. Teraz się zastanawiam, czy ja przypadkiem nie miałam, nie miałam zmienić długości życia małych dzieci? Bo w ostatnim pokoleniu, jak miałam małego. Tak, bo Pokahontas przecież miał małe bahorki. Jak była mała Mulan i mały Jim. To ja chyba wtedy doszłam do wniosku, że ten etap jest za krótki i ja nie jestem w stanie ich za bardzo niczego nauczyć w tym etapie. Chociaż z drugiej strony to jest małe piekło i męczarnia. Czy ja chciałam zmienić długość tej grupy wiekowej ostatnio? To było super dawno temu, nie pamiętam, więc dajcie mi znać, co ja chciałam, bo ja nie pamiętam. Bo z jednej strony fajnie by było, z drugiej strony totalnie nie chcę. Jim, a Ty masz dzisiaj wolne. U, fajnie. E, I do pracy masz trening ukończony. E, Okej. Okay. Trzeba zapłacić rachunki. A my nie płaciliśmy za rachunki ostatnio. Boże jak ten czas szybko leci. E, rachunki 10 tysięcy ja pierdolę. Dobra, to ja korzystając z tego wolnego dnia bym z nim znowu badała kosmos. A jak Anika się obudzi, to fajnie by było, jakby ją zaczęła uczyć Yukio. Po co ona tu jest? Ona cały czas tylko ten się dupę grzeje w onsenie i Setu śpi, więc mogłaby się na coś przydać i y, dziecko nam wychować. <grym> Alarm komunikatora. To jest to, dokładnie to samo, co ostatnio mieliśmy z rebelią na Hiatuine. <grym> Okej. Okay. Więc już nie będę tego czytać, chociaż co prawda ja to z odcinka wycięłam. To wszystko trafiło do scen usuniętych, z tego względu, że czytam jak debil, ale generalnie mamy rebelię na księżycu i musimy ją udusić w zarodku albo jej pomóc. Więc myślę, że tym razem staniemy po stronie mm, złej, złego rządu i im pomożemy, <grym> żeby było coś innego. Bo ostatnio chyba z tego lotu nie dostaliśmy nic ciekawego. Tą skamieniałą czaszkę dostaliśmy. Może tym razem będzie coś ciekawszego. Dekret cesarza. To tyle, jeśli chodzi o zmianę scenarii. Gdy tylko Jim wylądował, rządowy oficjel e, zabiera go na widzenie z Jangiem Holbym, e, cesarzem. Jezus Maria, te nazwy. E, niełatwo zrozumieć był koczącego ces cesarza, ale zdaje się, że nalega, by Jim zastraszył kolonistów i zmusił ich do uległości. Czy Jim zgodzi się to zrobić? Aha, czyli to faktycznie koloniści są ci dobrzy? Czyli fakty, bo ja myślałam, że nieważne po której stronie staniemy, to ta strona będzie tą dobrą w naszych oczach. Ale generalnie tu widać, że tak nie bardzo ten zasarż. Więc dobra, może spróbujmy porozmawiać z kolonistami. Prośba o opinię, wprost i szczerze. Okej, okay. jeszcze mulan nam się tu wkradła z poprawą oceny średnią. Super. Zupy i świąt. Jim zawsze powtarza, że najpierw trzeba spróbować yy, dyplomacji o. Jim? Okej, okay. nie spodziewałabym się tego panowie. I tym razem yy, to naprawdę działa. Koloniści mają dość niewygórowane żądania proszą o nieznaczną podwyżkę wynagrodzeń, możliwość gromadzenia się oraz yy, dyskutowania o nowych ideach. Szybko jednak e, rezygnują z podwyżki, by ponownie połączyć się ze swoim rządem. Okej. Okay. Podczas świętowania zawartego porozumienia wszyscy e, delektują się darmową zupą, a Jim zostaje sowicie wynagrodzony za swój trud. Okej. Okay. Czyli koloniści ci dobrze. Pospolita skała kosmiczna. Dobra. Mam nadzieję, że to nie jest to samo, co już mieliśmy. E, martwy niebieski ślimak morski. Yy. Dostaliśmy dwie nagrody? Fajnie, ale to jest chyba dokładnie to samo. E, w ogóle fajnie było się kiedyś wybrać na Sixam i jeszcze pozbierać tych kosmitów, ale dobra, jeśli chodzi o kosmitów to... Ej, a czy z tych takich dziwnych miejsc, gdzie się szuka kosmitów tak samo jak żab, e, można też znaleźć martwych kosmitów? E, ale nie, ja chciałam sprawdzić te... E, kosmiczne skały. Nie, trafiła nam się drugi raz to sama. Boże, jak źle. Ej, to może chcesz się wybrać jeszcze raz, co? Wykryty mały pojazd. Jim gryzi właśnie swoją kosmiczną kanapkę z lodami, gdy nagle dostrzega mały pojazd, który najwyraźniej usiłuje wywołać jego statek. Okej. Okay. Eee, czy ktoś ma kłopoty? Jim podlatuje, by sprawdzić, o co chodzi. Kosmiczny pojedynek! Okej. Okay. Zbliżając się Jim, widzi, że to obcy statek kosmiczny, pilutujący. Pilotowany przez Trójokiego Kosmite z 16 mackami. <grymne> Okej. Okay. Czyli mamy wyzwanie. Dobra. Czemu nie? Kosmi e, Boże, Kosmite. E, rakietę mamy tak dobrze ulepszoną, że. pojedynek. Atakuj. Nie za dobrze. Daj, e, walczymy, walczymy, ciśniemy. Nie wiem, co tam się dzieje, ale. Remis. Aha. Żywy niebieski ślimak. O! To okay. I <laughs> Coś nowego, dobra. Mamy żywego i mamy y, piąty poziom. Czy ten żywy ślimak jest czymś nowym? Nie. Żywego niebieskiego ślimaka morskiego też już mieliśmy. O Boże, dziecko już śmierdzi. Dobra. Myślę, że najwyższy czas ją obudzić i umyć jej dupkę. Okej, okay. ona teraz musi się nauczyć sięgać i pełzać, ale w zasadzie to są rzeczy, których musi się nauczyć sama. Tylko my możemy ćwiczyć z nią w dalszym ciągu leżenie na brzuszku. Strasznie głupie, że w zasadzie trzeba po prostu czekać, aż łaskawie to dziecko samo się czegoś nauczy. I my nie mamy na to żadnego wpływu. Ech. No jeszcze ewentualnie można nauczyć się gaworzyć, ale to też nie wiem, czy to jest kwestia czegoś, co my możemy dla niej zrobić, czy to jest rzecz, którą ona musi i tak sama. Ech. O, Mula, wróciła. Super. To ona może zająć się teraz swoim dzieckiem. No, słodkie. A, w ogóle mówiłem dostała podwyżkę. Uhu. O, pełzanie! Super, dobra, wpadło. Um. Nie, dzięki, nie mam czasu. Ale to jest słodziutkie! o, boziu. Tak! O Boże, ale szybko poszło. No. Jezu, czemu to tak długo trwa? Widzę, że się buzujesz. Widzę, że umiesz. Jej! Dziecko siedzi. I umie pełzać. Hurra. Teraz jest najlepszy etap, kiedy dziecko będzie... <grym> Kocham. Przesuń się tutaj. Widzieliście, jak dziecko się porusza na tym etapie? Wspaniale. <grym> Kocham to. To jest absolutnie najlepsze. Jej! Dobra. Czyli to jest ten moment, kiedy przydałoby nam się krzesełko, żeby uczyć dziecko smaków. E, hmm. Nie no, gdzieś się wciśnie, nie? Jezu, wreszcie grasia naprawiła i chodzi płynnie. Wspaniale. E, no, tutaj myślę, że wszystko będzie się tak zmieniać i dochodzić etapami, bo na razie wstawiłam tutaj to krzesełko. Myślę, że to jest dokładnie to samo miejsce, gdzie ono stało ostatnio. Myślę, że ewentualnie jeszcze moglibyśmy je przesunąć tutaj o pół kratki dalej. Um, I też tutaj na dole do łazienki dołożyłam yy, sralek. No a tutaj za niedługo będę zmieniać ten pokój, żeby dać inne łóżko. To jakiś tam domek dla lalek. Myślę, że w związku z tym, że mamy tutaj taką dużą przestrzeń za domem, to moglibyśmy tutaj koło tego domku dać ten y, basenik z kuleczkami na przykład, czy tą zjeżdżalnię dla toddlerków. Y, tylko, że to jak będzie wiosna, bo na zimę to tak raczej średnio. <grym> Albo jednak jakiś plac zabaw. Mamy ten taki basen fajny dla dzieciaczków. To w sumie tam moglibyśmy się wybrać. Nie wiem, czy ten basen jest dla takich małych dzieciaczków, czy dla takich troszkę większych dzieciaczków. Ale na razie nasze dziecko umierze. I trzeba je nakarmić. A no tak, przecież ona jest głodna. Więc możemy ją spróbować nakarmić w krzesełku. Ja szukam jak mogę ją nakarmić z butelki, bo się uparłam, że Mulan nie będzie jej karmić piersią, bo to jest głupie. Ale przecież... My możemy ją tutaj nakarmić! Jej! <słuchy> lubi pracować nad sprawnością fizyczną? Nie, myślę, że totalnie jesteś leniuszkiem, który nie lubi takich rzeczy. A czy ty tam coś miałaś do sprzedania? Eee. Nie. Chyba ten y, wygasł, ten, ten dywanik, więc możesz go wystawić jeszcze raz. To możesz wystawić jeszcze raz. No to idź sikać, jak potrzebujesz. O mój Boże. Pięć sekund się jakimś simem nie zajmuje, nie? Sim. Nie, nie, nie histeryzuj mi tu teraz. Będziesz karmiona. O matko, tyle smaków! Mm. Nie wiem, co jej dać jako pierwsze. W związku z tym, że jest zimowa fiesta, to może coś takiego... świąteczno-zimowego? Jaki smak najbardziej się kojarzy ze świętami? Trochę żaden. <grytanie> z tych, który jest tu dostępny. Dobra, daj jej jabłko. <grytanie> Jeszcze nakichała sobie na stolik, super! <grytanie> jej! No, jabłko ujdzie, może być, mamcia. O nie, Anika nie polubiła jedzenia mus jabłkowy. Jak to? Wyglądała na super zadowoloną. Następnym razem lepiej spróbować czegoś innego. Okej. Okay. Pierwszy posiłek. Hura! Ofu! O Jezu! Dobra, jabłuszko nie podeszło. Nie, weź się matka, nie chcę, nie chcę. Jesteś jeszcze głodna? Jesteś jeszcze głodna. To bym jeszcze jednego smaku spróbowała. Jednego, nie maruj. Ojeju. jeszcze pomóż Simce poznawać jedzenie, tak. Nie lubi. Nie lubi. Dobra, to lecimy po kolei. Spróbujmy mango. Może jest za głośna dla niej ta muzyka. No spróbuj, inny smak. Za pierwszym razem mi się tak cieszyło, jezu, ale super, samolecik leciał teraz. Nie wiem, a co to jest? <grystanie zna> dobra, reakcja jest zawsze taka sama, widzę, na początku. Anika nie jest pewna, co sądzić o jedzeniu yy, przetarte mango. Może ko yy, konieczne będzie ponowna degustacja. Okej, okay, dobra. Bardzo <grystanie zna> zabrzędliwe. O, jakie słodkie. <grywia> tak, super. Um, w ogóle już widzę po niej, że ona będzie grubiutkim dzieckiem. Musimy się po prostu pogodzić z tym. W tym ósmym pokoleniu? Dziewiątym? Tiana będzie już dziewiątym pokoleniem? Ja w ogóle w dalszym ciągu nie sprawdziłam, jakie tam są wyzwania w jej pokoleniu. Może na następny odcinek nie zapomnę. E, ale tak, z tego co liczę, to Tiana będzie dziewiątym pokoleniem. Więc myślę, że w tym dziewiątym pokoleniu przydałoby się już pogodzić z tym, że ja po prostu nie potrafię mieć chudych dzieci. Moje wszystkie dzieci są po prostu okrąglutkie i to jest piękne. Śpij, nie marudź. No, patrz że jaki piękny sweter sobie zrobiłam. Piękny, prawda? No, to tak, super. I w sumie moglibyśmy zrobić wykwintny posiłek wystawny posiłek. Czy muszę poczekać, aż się święto zacznie? Tak. Wystawny posiłek. Nie, dobra. Wystawny posiłek. Śniadanie. Zawsze jemy śniadanie. Dobra, no. Zróbmy śniadanie. Jest piąta rano. Jej! Okay. Yeah, zimowa fiesta! Super! No, więc teraz tutaj w zimowej fieście mamy świąteczny nastrój, otwieranie prezentów, wystawny posiłek, wręczanie prezentów i... Nur Morsa. Aby wziąć udział, pływaj w dowolnym basenie zewnętrznym w zimną pogodę. Więc w zasadzie moglibyśmy się wybrać na ten basen i zobaczyć, co tam możemy zrobić, nie? A co tam? Może zjemy i faktycznie się wybierzemy. Hmm. Tak się zastanawiam, czy ja bym mogła tutaj podmienić ten kosz na ten taki nowy. Z tych takich. Yy, wiecie z czego? Mam nadzieję, że wiecie z czego. O, ten! Totalnie tak. Tylko, czy on ma takie ładne ciemne drewno? Zaraz się dowiemy, ale. Ten kosz. A w ogóle ładną ma ikonkę. Heh. Ma takie fajne ciemne drewno. To są chyba w ogóle te same słocze. Totalnie tak. Więc jeszcze lepiej. Dobra. Teraz jeszcze pytanie, czy ten kosz będzie tu funkcjonalny, ale. Hehe. Heh. Jej, <laughs> brawo. Wszyscy razem zrobiliście śniadanie. Super. To teraz w sumie mogłabyś zawołać, bo wydaje mi się, że wszyscy jesteście głodni, więc zawołaj na wystawny posiłek, zjedzcie sobie razem tak świątecznie, a potem może faktycznie wybierzemy się na ten basen? Nie wiem. Wydaje mi się, że ten odcinek może wyjść dość długi, ale jakoś tak, słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo mi się chce. I nawet uczenie tego małego bachorka mi nie przeszkadza? Ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że się nauczyłam i przyzwyczaiłam do obsługi tych małych dzieci, ale poprzednim razem, jakie ja miałam za pierwszym razem. Pierwszy raz miałam te dzieci nie, to, to był koszmar, to była tortura. A teraz nawet jestem z siebie dumna, jak to dziecko dużo się nauczyło, że już umie siadać i w ogóle. Wcześniej to ja nauczyłam siadać dziecko i zaczęłam je karmić tylko i wyłącznie pod sam koniec etapu wiekowego i to było tylko przy Mulan, bo przy Jimmy mi się to nie udało w ogóle, więc hej, dobra, Bachorku mm, widzę, że jesteś w dobrym nastroju eee, więc fajnie by było, jakby ktoś cię wyciągnął już chyba najpierw wszyscy muszą zjeść, musisz poczekać wszyscy sobie zjedzą i a czyje to jest? czy Dobra, ale widzę, że wszyscy mają. Więc chyba ktoś wziął, a potem został zawołany. Chyba Jim. On poszedł z sportu, a potem wrócił, bo został zawołany, no. Okej, okay, nieważne. Więc Mulan. Widzę, że już zjadłaś. Super, cieszę się. To w takim razie. Mogłabyś iść po dzieciaczka, który już sobie tutaj siada. Podnieś i weźmiesz ją do nosidełka, znaczy do krzesełka, żeby ją tutaj też nakarmić, żeby razem z wami powiedzmy wzięła udział w, w, w wystawnym śniadaniu. Trudno powiedzieć, okej, okay, no to jedziemy dalej. Eee, może coś takiego faktycznie pyszkowego, może lody. Czemu nie? Na wystawne śniadanie lody? Jak najbardziej. <gry> no to jak, próbujemy lodów? No, głodne dziecko. Oh, Cudownie, Anika bardzo polubiła jedzenie lody. Jestem zszokowana. Odkrycie nowego, ulubionego smaku i konsystencji to wspaniałe uczucie. Dobra. Nasze dziecko lubi lody. Szokujące. Otrzymano rabat. Otrzymano kupon rabatowy w wysokości 30 simoleonów. Simowie z tej rodziny zaoszczędzili na ostatnich zakupach 10% rabatu na oszczędnościach. Aha, bo my mamy chyba coś takiego. A to tak działa! O, to fajnie wiedzieć. E, bo ten, e, w związku z tym, że Yukio jest oszczędna, bo tam zdobyła maksymalny poziom tego, tej aspiracji swojej, to ona teraz jakby oszczędza 10% na zakupach, które mamy robione w jakby trybie budowania. Ja byłam ciekawa, czy to po prostu ceny są niższe? Nie. Jak kupimy, to potem dostajemy z powrotem kasę. Taki cashback mamy w Simsach. Okej, okay, ciekawe. Dobrze. A czy ty jesteś jeszcze głodna? No nie bardzo, nie bardzo, więc jakby się macie. Ty się masz super, a ty się masz gorzej. Więc ty byś mogła się zająć sobą, a z kolei... Ty byś mogła się zająć dzieckiem. Więc myślę, że zrobimy tak, że oni się pójdą wyspać, bo oni w ogóle nie spali całą noc. Są super zmęczeni, więc oni sobie pójdą pospać. Jak się wyśpią w miarę, to gdzieś tak bardziej po południu, troszkę bliżej wieczorka może się faktycznie wybierzemy na ten basen. W międzyczasie tam postaram się, żeby oni sobie powręczali prezenty. Um, tylko muszę coś wymyślić w tym celu, ale myślę, że oni wszyscy mają tyle rzeczy w wyposażeniach, że dadzą radę. Coś tam się znajdzie na pewno. A ty mogłabyś się zająć oczkiem. I może pouczyć ją y, ten. O, gaworzenie super! Ale to dzie dziecko się szybko uczy. Zanurz palce Simki o imieniu Anika w wodzie? Której? Gdzie? W stawie? Zwergwał. tam. Trzymaj, nie, dobra. Zrezygnowała z tego pomysłu. Był to bardzo dziwny pomysł, ale ciekawe. Ale zaraz, nie niemożliwe. W tym stawie? Tutaj wszystko jest zamrożone. W jakiej wodzie? W tej wodzie? Dziwny był to pomysł strasznie. Okej, okay, nie, nieważne. Ćwicz stanie. Ćwiczę raczkowanie. Dobra, może najpierw raczkowanie jak najbardziej, co? Jak śmiesz mnie kłaść. Odłożenie. Ojej. A o tobie myślałam, że mogłabyś nie odśnieżać, chociaż to jest super słodkie, że postanowiłaś zająć się czymś takim. Ja myślałam, że ty byś mogła ulepić bałwana. Lepowana, jak najbardziej. Niestety sama, bo jak zwykle w tej rodzinie nie wszyscy mają cię gdzieś. Biedna dziewczynka, nie ma kolegów, Rodziny mają gdzieś. Boże, jakie biedne dziecko. Czy ty masz jakichkolwiek znajomych? No jakichś tam dwóch masz. I oczywiście Dino. Smutne strasznie. A zaraz, my tutaj nawet mamy zjeżdżalnię. Dwie zapomniałam o niej. Ale jakiś basenik z kuleczką, i może też uda się tam wcisnąć. Fajnie, było jakby ona sobie poszła ten: bawić się w tym takim dużym domku y, do zabawy. Tylko, że tutaj w pobliżu nie ma żadnego takiego. No, fajnie byłoby się wybrać na ten basen. Zobaczymy. Dobra, to spróbujmy jogurt. To dziecko jest cały czas głodne w ogóle. Juhu, Anika polubiła jedzenie jogurt. Nice, nie jest źle. Dobra, początki były średnie. <grystanie> Jakim cudem ona się tak uwaliła jogurtem? <grystanie> początki były średnie, ale widzę, że teraz już faktycznie lubi jedzenie, więc jest super. O mój Boże, ale krzywy bałwan. <grystanie> no, ale tak to właśnie wygląda. Opowiedz historię związaną ze śniegiem. Że nikt się tym dzieckiem nie zajmuje, ale nie no, nie I najpierw idź się wysikać, zdecydowanie. Nikt się tym dzieckiem nie zajmuje, nikt się tym dzieckiem nie interesuje, więc po prostu dziecko sobie postanowiło ulepić przyjaciela, <gry> który będzie jej słuchać. Jezu, jakie smutne jej naprawdę od tego rośnie towarzystwo, to jest niesamowite. <gry> o ja zapomniałam o twoim kryzysie wieku średniego. O mój Boże. <gry> <gry> Ojoj, oj. w sumie jakieś obrazy fajnie by były i drogie kupić, żeby jej się lepiej zrobiło, szczególnie, że ona teraz ma te, e, te rabaty, więc w sumie, w sumie by się tu zmieściły jakieś dwa obrazy. No nie płasz, patrz jaki masz jeden piękny obraz, drugi piękny obraz, weź, nie ma o co płakać, zdobądź awans. <słuch> z <laughs> twoim podejściem do pracy to może być trochę ciężko no, ale tak, dziecko śpi wszyscy mają się dobrze eee, tylko, że kurde ja najchętniej to dziecko bym tutaj zostawiła, nie? i poszłoby z niego no chyba, że zostawimy tutaj to będzie okrutne ale zostawilibyśmy tutaj Yukio z dzieckiem i poszlibyśmy sobie tą trójką, czwórką rodzinki na basen. Bo ona zaraz jej się spełni święto. Wrócimy z do z jakimś fajnym prezentem. Dobra! Myślę, że jak najbardziej możemy się wybrać, zostawiając ją z dzieckiem. Po co tu jest, żeby zajmować się dzieć. Szczególnie, że ona chyba nawet tego nuru Morsa nie lubi. Więc nie ma sensu, żeby z nami na basen. A dziecko lubi? Dziecko lubi! Ona? Doskonale wewnętrzną harmonię! <grym> Okej, okay. jak najbardziej jestem za. Lekcja o jogi zaczyna się za 30 minut. Powiadam instruktora, jeśli chcesz wziąć udział. Ha. A czy ktoś nie lubi nurumorsa? Nie, oni uwielbiają w ogóle. Bo ona nie, nie, ona tak, ona to ignoruje, a jakby dziecko, wiadomo, dziecko wszystko ignoruje. Dobra, a ty, ona ma napisane dlaczego? A, bo ona uwielbia naturę, dobra. Nie, bo czasem jest napisane, dlaczego ktoś ignoruje jakąś tradycję, ale ona po prostu ignoruje tą tradycję, bo, bo, bo tak. Dobra, słuchajcie, bo tu jest gdzieś basen, taki zewnętrzny, nie? O, właśnie tu. Ale będzie super. Pływa, pływaj w basenie, idźcie wszyscy pływać. A może mi się pomyliło i tu nie było żadnych dzieciaczkowych rzeczy? Od razu jak tak patrzę, to nie widzę. Ciekawe. Dobra, nieistotne, absolutnie nieistotne. Jej, pływają w basenie. Patrzcie, jak wywijają wszyscy. Jak wszyscy wywijają, tylko ta tak nie brawo. Jak wszyscy pływają w ogóle? Ja jestem w szoku. A ta w ogóle się poszła wylegiwać na słońcu? W sumie zimą można się nieźle opalić. I czy Krat traktuje to jako basen zewnętrzny? No powinna. A dobra, zaliczyło im się. Super! <grym> bo w ogóle im nie mrygało wcześniej. Dobra, myślę, że im wystarczy. Dobra, wszyscy wyskakujcie, bo bo zaraz wszyscy będziecie z tego chorzy. No, ta już, ta już ma się źle. Popływali? Jest super. Możemy wracać do domu? Chyba tak. Chyba wszyscy mają. Super, super. Jej, woda! Dobrze, to wracajmy, bo zaraz yy, zamartwię nam dziecko i tyle z tego będzie. <grym> Popływane. No, wszyscy zmarznięci, ale zadowoleni. Dobra, to wracajcie. Eee, I. Kurde, fajnie, bo jakby był 100 prezentów, po prostu mogę dać. Boże, bo ja strasznie nie chciałam dawać choinki, żeby tam pod choinków ustawiali prezenty, bo sobie myślałam, nie, no choinka jakby jest taka bardzo nakierowująca o jakieś święta chodzi, nie? A to po prostu ma być taki zimowy czas, gdzie przy okazji dają sobie prezenty. A przecież po prostu można postawić 100 z prezentów. I tam będą dawać prezenty. Okej. Okay. Dobra. Chociaż to chyba chodzi i tak o wręczanie komuś ich bezpośrednio. Ale ja nie wiem, czy wtedy. Dobra, może spróbujmy. Czy jak ktoś dostanie od kogoś prezent, to to się zaliczy jako otwieranie prezentu? Nie wiem. Widzę, że dziecko ma się strasznie źle. A czemu ona jest w ogóle tutaj? Ja pierdzielę zostawiłam je w łóżku, żeby spało, nie? Ech. Dobra, to w takim razie Ty, Mulan, mogłabyś wręczyć prezent związany ze świętem. Mm, I nie wiem, co by to mogło być. Może jakiegoś rzadkiego Simika? Jak macie się po dwa, <grym> czemu nie rozdasz wszystkim Simiki? Super prezent. O, pospolita kosmiczna skała w prezencie dla swojej córeczki? Super plan, super plan. No, i czy teraz jej się zaliczy otwieranie prezentów? Oh. Czy oh. mi oh. nie oh. wiem, no bo jej się zaliczyło, że y, dała. I w ogóle wszystko jej super się zaliczyło. Aha! I otwieranie prezentów też jej się zaliczyło z jakiegoś powodu, ciekawe! Dobra, to czy ona teraz jak daje jej prezent... To... Y, uroczek grzyby w słoiku, bo nie masz nic innego co, jej da co możesz jej dać. Wtedy się zalicza jedno i drugie? Tak! Od tego się zaliczę i wręczanie prezentu i otwieranie prezentu. Okej, okay, dobra. Po prostu będą sobie wręczać prezenty w, w, na, nawzajem? I... daj mu naklejkę z wróżką zębuszką, bo dostałaś od wróżki zębuszki. Wiecie, mogłabym mu dać jakiś rysunek wykonany osobiście, ale... Ona nie rysuje, więc... W sumie ty też mogłabyś dać prezent swojemu dziecku, tylko też nie wiem co... Zapytaj, czy zasługuje na prezent! Jakie chamskie pytanie w ogóle! Rózgę ci dam! O, możesz jej dać coś swojego wydzierganego! Daj jej te k k kwiatki! Może jej nawet powiśmy w pokoju. Boże, jak to dziecko ma się źle. Jak ja mam się nim zajmować, jak jemu tak strasznie wolno rośnie sen? Dobra, myślę, że oleje y, 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 obudź, y, nakarmisz ją po prostu z butelki, żeby było szybciej. I włożysz ją do końca, może w końcu wyśpie się szybciej. Ona strasznie wolno się wysypia ale chyba już dawno mi się nie zdarzyło, żeby wszyscy mieli tak super udane święto, że tak naprawdę tylko jedyna rzecz, której mi jeszcze ryga, to jest świąteczny nastrój, który pewnie prędzej czy później im wpadnie, a tak to wszyscy mają wszystko pozaliczane. Piękne. Dobrze, a jeśli chodzi o dziecko, to nie wiem, czy czegokolwiek uda mi się go jeszcze nauczyć, z tego względu, że on jest cały czas w złym nastroju, więc może jak się wyśpi, to zobaczymy. Ale myślę, że i tak nie jest najgorzej, bo on już umie siedzieć i dużo już zjadło i nawet potrafi gaworzyć więc na razie się nie nauczyło chwytać, to jest ciekawe, nie? ale jakby, nieważne, może za mało zabawki koło niego leżały raczej znaczy, jej, dziecka, nieważne i w ogóle wyświetliło mi się, że za niedługo urodziny ma Alba? o Boże to już? A nie, bo ona będzie dorosłą. Ona jest jeszcze młodą dorosłą. Ona jest tak dużo młodsza od mulan. Zaraz, bo mulan już jest dorosła. I ona ma 29 dni. A ona ma. Tak, ona dopiero będzie się stawać. Jacie. To jest dużo młodsza od niej. Okej. Okay. O nie, ona dostała prezent, który jest wystawiony na Plopsi. Gorzej, jak ktoś będzie chciał to kupić. To będzie przypał. Mam nadzieję, że wygaśnie i nigdy się nie dowiemy. Znaczy, ona się nie dowie, bo my wiemy. Oj, wiemy. Jim, czy ty równocześnie jesz i czytasz? Tak! Włożył sobie książkę do talerza i jej czyta równocześnie. Piękne. Lol. Wiesz, co? Albo jak ty nie masz co robić i to by się nudzi, to myślę, że mogłabyś pogrzebać w śmietniku. Wiem, że. To do ciebie niepodobne, ty raczej byś się nie zdziżyła do robienia takich rzeczy, ale kosz jest pełny i macie problem z wyrzucaniem śmieci, więc fajnie by było troszkę go opróżnić, szukając okazji zawsze warto szukać okazji. Wiecie co? Myślałam, że dotrwam do momentu, kiedy to dziecko będzie mieć urodziny, ale wydaje mi się, że ten odcinek jest już wystarczająco długi, a chciałabym jeszcze coś się pouczyć, więc to będzie jeszcze trochę czasochłonne. Myślę, że zostawimy sobie to na następny odcinek, że jeszcze dociśniemy tej umiejki. Może czegoś jeszcze się nauczy faktycznie, może zacznie chodzić albo raczkować, zobaczymy. Ale to już w następnym odcinku i w następnym odcinku też będziemy robić jej urodzinki. Chociaż nie wiem, dlaczego ja robię to, to wydarzenie jako taką rzecz wyczekiwaną i ekscytującą, chociaż ona będzie toddlerkiem, więc w dalszym ciągu średnio będziemy wiedzieć, jak to dziecko wygląda. Tak na... Okej. Okay. Tak naprawdę dopiero przy nastolatku widać jakieś sensowne rzeczy, więc nie wiem, kurde, robić kolejne dziecko? Dawajcie znać w komentarzach, bo szczerze mówiąc, to trochę mi się nie chce, ale może by się przydało. Chociaż naprawdę Anika wydaje mi się idealnym dziedzicem, ale zobaczymy, a póki co bardzo dziękuję Wam za oglądanie, bardzo serdecznie dziękuję patronom za wspieranie tego kanału. No i do następnego. Pa pa!